Przyjechałem do Was do Żołnierza Polskiego. Ktoś wie, gdzie to miasto jest? Michał Słupczyński z zawodu jest bibliotekarzem. Urlopu jednak postanowił nie wykorzystywać na wertowanie książek podróżniczych, tylko sam oddał się w wir przygody, przemierzając Polskę na rowerze. Właśnie rzeczywiście uznałem już wiele lat temu, że rower jest najlepszym sposobem na podróżowanie, bo daje największą wolność, niezależność. Mam wszystko ze sobą, łącznie z namiotem i śpiworem, w związku z tym mogę tam, gdzie dojadę, tam mogę sobie zostać na noc. I właśnie w ten sposób podróżnik przemierzył już ponad 3000 kilometrów, jadąc wzdłuż polskich granic. Pasja do podróżowania nie ustąpiła jednak pasji do polskiej literatury, szczególnie bajek i legend, które pan Michał promował na trasie. Jak? Oczywiście w bibliotekach w całym kraju, w których rowerzysta spotykał się z najmłodszymi. Po to właśnie, żeby też pokazywać, że mamy naprawdę bardzo bogatą kulturę, a legendy zarazem są takim ciekawym wytrychem do też innych tematów, do postaw takich patriotycznych, do postaw proekologicznych czy jeszcze innych, a zarazem też właśnie zachęcają do poznawania kraju. I tak oto w ten sposób podróżnik zawitał do biblioteki w Raszówce. Tam oczekiwała na niego spora grupa dzieciaków. Oczekiwały również pytania. Mam pytanie do rowerzysty, który przejechał Polskę. Ile to mu zajmuje, bo to przejechanie tego? Był też opór, bo jak się okazuje, nie wszystkie dzieci podzielają entuzjazm do polskiej literatury. Lubisz polskie bajki? Nie. Dlaczego? Bo są nudne. Te bajki są nudne? A ten pan twierdzi, że jest zupełnie inaczej. Myślę inaczej, a pan inaczej. To jednak nie zraziło pana Michała. Tymczasem, jak twierdzi dyrektor placówki, tego typu spotkania są ważne dla rozwoju dzieci i budują ich przywiązanie do Polski. Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Polska jest naprawdę piękna, mamy piękne bajki. Tutaj w naszej bibliotece jest naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych książek polskich autorów. A przecież kto czyta, nie błądzi. Być może od teraz w Raszówce książki z bajkami i legendami będą jeszcze chętniej wertowane. I kto wie, być może ktoś z uczestników spotkania zakocha się w Polsce tak jak pan Michał, który swoją rowerową trasę wyznaczył w kształcie serca.